Jednym z wielu miejsc, do których lubię wracać, jest Wisła. Mówił profesor Jerzy Buzek, goszcząc w Wiśle krótko po objęciu fotela przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Dziś tutaj wraca po honorowe obywatelstwo miasta. Nadać honorowe obywatelstwo miasta Wisły panu profesorowi Jerzemu Buzkowi. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Miasta Wisły. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Panie profesorze. Jak na prawdziwego górala przystało, Jerzy Buzek otrzymał bruclik i góralski kapelusz. Jerzy Buzek urodził się na Zaolziu w miejscowości Śmiłowice. No ja się urodziłem 10 km stąd, w linii prostej, jak Państwo zapewne wiecie. Jak miałem 5 lat, to wyjechałem stąd, znaczy z Zaolzia. Wtedy Wisła i te wszystkie miejscowości tak blisko leżące granicy były moją taką stałą, prawdziwą bazą i ojczyzną. Jestem bardzo wzruszony, muszę powiedzieć, bo ojcowski dom to się u mnie w rodzinie śpiewa rzadko, bo jest to pieśń szczególna. I właśnie to zostało tutaj zaśpiewane. A więc tutaj Państwo mieszkacie, my wszyscy jesteśmy z miejsca, gdzie się po prostu zaczynają dwie najważniejsze polskie rzeki. To niezwykłe miejsce. Dorota Kochman, portal ox.pl.